Teoria gier w praktyce zbrodni. 14 lat temu, w lipcu 2010 roku, zaginęła Iwona Wieczorek. Zaginęła na około 1,5-godzinnej, 6-kilometrowej trasie z Sopotu, z nieistniejącego już krzywym domku klubu Dream Club, do domu w Gdańsku na Przymorzu, na osiedlu Jelitkowski Dwór. Ściślej zaginęła na odcinku 2,5 kilometrów, czyli w ostatnich 35 minutach trasy do domu, jeżeli oczywiście taki był cel drogi. W tym filmie, który dedykuję policji, choć mam nadzieję, że wśród wielu wykorzystywanych naukowych technik, metod i teorii znajduje się i ta teoria gier, jej chociaż bardzo podstawowe aplikacje, dylemat więźnia i terowy, to znaczy wielokrotny dylemat więźnia i dylemat wolontariusza. Oczywiście odczuwamy pewien dyskomfort, bo ktoś niezorientowany gotowy powiedzieć, że bawimy się w gry kosztem ciężko doświadczonej rodziny, czy w ogóle samej zaginionej. Bynajmniej, teoria gier to nie jest zabawa, to nauka. Teorię tę wykorzystują różne służby, w tym specjalne, w tym CIA. Może pora, żeby zrobić to, jeśli jeszcze tego nie uczyniono i w tej nierozwiązanej od 14 lat sprawie. Zatem, co podpowiada teoria gier? Na co trzeba zwrócić uwagę? Teoria gier, przypomnijmy, przewiduje i zakłada zachowania ekonomiczne, logiczne podejmowanie decyzji przez poszczególnych graczy w celu osiągnięcia równowagi. Czyli są to podstawowe założenia metodologiczne ekonomii, ale w teorii gier jest coś jeszcze, coś więcej. Otóż teoria zakłada interdecyzyjność, podejmowanie decyzji z uwzględnieniem przewidywanego działania pozostałych graczy, konkurentów. Oczywiście jesteśmy w warunkach ekonomicznych, to znaczy badamy, jak ludzie radzą sobie z rzadkością dóbr, niedostatkiem wiedzy czy informacji o planowanych działaniach pozostałych graczy, konkurentów. Przypomnijmy sobie zatem, o co chodzi w dylemacie więźnia. Tu przy okazji polecam pozostałe filmy na playliście Teoria gier w praktyce. W dylemacie więźnia dwóch złoczyńców czy kilku złapanych na gorącym uczynku przestępstwa ma do wyboru następujące strategie. Współpracy z prokuratorem, który proponuje przyznanie się nie tyle czy nie tylko do tego przestępstwa, które zostało udokumentowane, zostali wszak złapani na gorącym uczynku, ale przyznanie się do dużo większej zbrodni, w związku z którą policja dysponuje tylko poszlakami, i przedstawienie roli pozostałych w niej uczestników. Propozycja prokuratora brzmi zatem: przyznanie się nie tyle czy nie tylko do tego przestępstwa, co do którego nie ma wątpliwości, przestępcy zostali złapani na gorącym uczynku, ale także przyznanie się, i to jest kluczowe, do zbrodni, co do której policja nie ma mocnych dowodów, wyłącznie słuszne podejrzenia. Oferta dla każdego więźnia z osobna. Przyznanie się, wyjawienie uczestników w zamian za niższy wyrok, czy w ogóle zwolnienie. Wystąpienie w roli świadka koronnego. I to jest jedna z dwóch możliwych strategii więźniów. Przyznać się, przedstawić rolę pozostałych uczestników zbrodni, zyskać nadzwyczajne złagodzenie kary. Alternatywna strategia to milczenie graczy, przestępców. To znaczy nie współpracowanie z prokuratorem, bo gdy wszyscy osadzeni milczą, można im tylko przypisać to powszedniejsze przestępstwo, gdzie zostali złapani za rękę na gorącym uczynku. Można te preferencje czy wyniki wypłaty z poszczególnych strategii pokazać właśnie w tak zwanej macierzy wypłat. Albo milczenie obu graczy, w wyniku którego dostają wyrok o jednym roku, albo współpraca z prokuratorem, ale tak. Jeżeli pierwszy więzień zdecyduje się milczeć, a drugi zdecyduje się na współpracę z prokuratorem, to drugi zostanie zwolniony, a pierwszy dostanie 10 lat odsiadki. Drugi kalkuluje tak samo. I jeżeli będzie milczeć, a drugi, tu w naszej macierzy, pierwszy więzień, zdecyduje się na współpracę, to uzyska nadzwyczajne złagodzenie kary, a ten, który będzie milczeć, 10 lat odsiadki. Oboje niezależnie dochodzą więc do wniosku, że bezpieczniej, nie mają zaufania do siebie nawzajem, będzie współpracować z prokuratorem.
Teoria gier przekonuje, że raczej poszczególni współtowarzysze zbrodni będą właśnie przewidywać zdradę kompana i sami w związku z tym decydować się na zdradę, zdradzać się nawzajem. Nie będą mieć bowiem zaufania do siebie nawzajem, będą obawiać się, że zdradzić może drugi gracz i żeby nie znaleźć się w efekcie w najgorszym położeniu, czyli 10 lat odsiadki, jednego albo drugiego, sami zdradzają. Oboje tak myślą, w konsekwencji oboje zdradzają się wzajemnie i znajdują się w położeniu, które w teorii gier nazywamy równowagą Nasha. Profesor John Nash, noblista z 1994 roku, który za tę właśnie równowagę dostał Nagrodę Nobla z ekonomii. Równowagę Nasha definiujemy jako pozycję w grze, z której nie opłaca się indywidualna inicjatywa w celu wyjścia z tej sytuacji. To jest nasza równowaga Nasha. Nie opłaca się w tej sytuacji indywidualnie pierwszemu graczowi zmienić decyzję i milczeć, bo wtedy wchodzi w tę pozycję. I to samo indywidualnie nie opłaca się drugiemu graczowi zrezygnować jednak ze współpracy z prokuratorem i milczeć, bo znajduje się w tej pozycji. Czyli indywidualnie to można wybrać tylko gorzej. I w konsekwencji gracze zdradzają się wzajemnie przed prokuratorem i znajdują się w równowadze Nasha. W sprawie Iwony tak się nie dzieje. Dlaczego? Dlaczego nikt nie ma interesu, żeby współpracować z policją? Przestępcy nie szukają równowagi Nasha? Czy raczej tej równowagi należy szukać gdzie indziej, wskutek pewnych okoliczności, które zmieniają strategię graczy, o których za chwilę? Dodajmy, że przyjmujemy założenia najbardziej oczywistego rozwiązania, że doszło niestety do zbrodni, może przypadkowej, w której jednak uczestniczyło kilku, a co najmniej dwie osoby. Skąd takie założenie? Wykluczamy bowiem pojedynczego szaleńca, bo to wydaje się nieprawdopodobne, że zdołałby tak ukryć zwłoki, że policja z psami, ze sprzętem, działając kilkakrotnie, by ich nie znalazła. Wykluczamy w tym fantastyczną teorię wypadku samochodowego i próby schowania ciała w samochodzie wywiezienia, bez śladu. Nie, mało statystycznie istotne wydaje się, aby przestępstwa dokonała w ten sposób, to znaczy przypadkowo o 4 rano na 30-minutowym odcinku przed domem jedna osoba, czy nawet dwie, ale przypadkowo właśnie. I tak ukryły ciało, że przez kilkanaście lat nie można go znaleźć. I nie ma na trasie, jak rozumiem, nie znaleziono takich żadnych śladów, wypadku, walki, czegokolwiek i żadnych świadków. Zatem zakładam, że nie mogła to być ta sytuacja w pełni przypadkowa. Musiała być w jakiejś części dobrze, skoro skutecznie zaplanowana. Zatem statystycznie istotna, możliwa wydaje się następująca sytuacja. Nie ma śladów, świadków, bo Iwona sama szybko wsiadła do znanego jej samochodu, bliskiego znajomego, znajomej czy dwóch, może pary osób. Potem doszło do zbrodni, przypadkowej albo celowej, potem potrzebna była pomoc drugiej osoby. Wydaje się, że do tego potrzebne były dwie, co najmniej dwie osoby, żeby tak skutecznie ukryć ciało. Jeśli doszło do zbrodni zaplanowanej, to jednak prawdopodobnie zadziałałaby z czasem teoria gier i przynajmniej jedna z osób, które uczestniczyły w zbrodni, zgłosiłaby się na policję, oczekując w zamian złagodzenia wyroku. Albo zwyczajnie wygadała się gdzieś i doszłoby do ujawnienia sprawy. Skoro więc były co najmniej dwie osoby, dlaczego nie zadziałała teoria gier? Dlaczego żadna z nich nie miała dylematu więźnia? Zawieźmy na chwilę to pytanie i przejdźmy do teorii dylematu wolontariusza, który pokazuje z kolei sytuację nie uczestników zbrodni, ale w pewnym sensie jednak jej współwinnych, którzy widzieli, ale nie powiedzieli, nic nie zrobili. Według dylematu wolontariusza dzieje się tak, jeśli jest więcej obserwatorów i żaden nie chce ponieść kosztów zawiadomienia, bycia świadkiem, słowem ryzyka, że się będzie na celowniku, przestępców, w tym sprawców, czy też policji, jeżeli się już na przykład ma jakieś zatargi. Wolontariusz w dylemacie wolontariusza chciałby, żeby sprawa wyszła na jaw, ale nie jego kosztem. Stąd dylemat wolontariusza. Wyjawić i ponieść ewentualne koszty, czy nie wyjawiać i też ponieść pewne koszty, wyrzuty sumienia. Chciałby najlepiej taki osobnik w dylemacie wolontariusza, aby zrobił to ktoś z pozostałych świadków, żeby sprawa wyszła na światło dzienne, ale nie jego kosztem,
czyli milczący nie mają motywacji, żeby przestać milczeć. Nawet po 14 latach są w oczekiwaniu, że uczyni to ktoś inny, inny świadek. Bo sprawa jest medialna, kompanii Iwony, którzy z nią byli na imprezie, jakoś się z nią pokłócili. Do dzisiaj, jak wynika z przekazów medialnych, w tym rozmów z matką Iwony, nie wyjawili, o co poszło, co spowodowało, że opuściła towarzystwo. Może też więc czują się jakoś współwinni tej pewnie błahej kłótni, która jednak, myślą, bezpośrednio przyczyniła się do zaginięcia Iwony. Nie chcą o tym opowiadać, żeby nie wyszło na jaw. Wśród nich jest jednak pewnie ten, który zbrodni się dopuścił. Oni o tym nie wiedzą. Może się domyślają, to znaczy dopuszczają myśl, ale dylemat wolontariusza działa. I może też zbyt wiele przypisują tej kłótni z jednej strony, a z drugiej nie mają interesu, żeby się tą informacją dzielić. Wróćmy teraz do kluczowego tu dylematu więźnia. Teoria gier podpowiada tu dwa alternatywne rozwiązania, z których pierwsze za chwilę wykluczymy. Pierwsze. Zadziałał iterowy dylemat więźnia, wielokrotny dylemat więźnia, w którym gracze, w przeciwieństwie do zwykłego, jednokrotnego dylematu więźnia, mają oparte na kalkulacji zaufanie do siebie. Tak się dzieje w grupie przestępczej. Ręka rękę myje. To nie była pierwsza, ani także może ostatnia zbrodnia, więc nie ma interesu w wyjawianiu tej jednej. Za długo się w tym tkwi, żeby coś zmieniać i narażać się kompanom. W iterowym dylemacie więźnia, jak wynika z eksperymentu turniejów profesora Axelroda, dominuje bowiem strategia wet za wet. Inaczej współpraca za współpracę. Ale ta hipoteza wydaje się jednak mimo wszystko mało prawdopodobna, żeby grupa przestępcza w tej sprawie działała i po 14 latach nic się w sprawie nie zmieniło, nie została rozbita przez konkurencję czy policję i żeby wskutek tego sprawa nie wyszła. Nie, to jednak mało prawdopodobne. Odrzucamy tę hipotezę. Drugie rozwiązanie i ono wydaje się logicznie rzecz biorąc najbardziej prawdopodobne. Otóż dylematu więźnia może nie być, mimo że to nie jest wielokrotny dylemat więźnia, ponieważ, uwaga, istnieje silna więź między graczami, przestępcami. Na pewno są to więzy krwi, te są najsilniejsze, ewentualnie para czy małżeństwo. Takie związki powodują, że dylemat więźnia może nie powstać, czy raczej nie powstaje. Może to być więc taka sytuacja, i ta wydaje się tu najbardziej prawdopodobna, i oznaczałaby, że nie trzeba szukać daleko. To któryś z kompanów Iwony, może ich chłopak lub odrzucona miłość czy coś, może zazdrosna koleżanka rywalizująca chłopaka, dopuściła się tej zbrodni. Może przypadkowo do niej doszło i poprosiła kogoś bliskiego, z najbliższej rodziny czy partnera o pomoc w ukryciu ciała. Oczywiście rozumiemy też, że policja wykluczyła sytuację taką, że do przestępstwa doszło w domu, że Iwona doszła do domu. Rozumiemy, że taka sytuacja została wykluczona przez policję. I to nastąpiło. Ukryli zwłoki wspólnie i tak skutecznie, że do dziś nie zostały odnalezione, a sprawa pozostała niewyjaśniona. Możliwe też, że jeżeli przestępców było dwóch, to od początku działali wspólnie i w porozumieniu. Pojechali spotkać się z Iwoną, a wskutek braku dylematu więźnia żadna z tych osób nie ma interesu w zdradzie do dziś. Tyle teoria gier w praktyce zbrodni.